Siemanko, cześć, witam. Trzecia zapowiedź letniej aktualizacji 2021. Linki jak zawsze w opisie tibia.com, tibiopedia. No i jedziemy, zapraszam. Wracamy do Kazo, a tak naprawdę wracamy do podziemi Kazo, gdzie po raz kolejny będziemy musieli pomóc gnomom. Oglądacie pewnie pierwsze screenki w trakcie tego materiału, ich będzie całkiem sporo, im dalej w las. Fajnie ze strony Cipsoftu, że sporo tego dali. Widać tutaj podobieństwo WZ 1.3, WZ 4.6, więc to będą tego typu klimaty. Będziemy musieli wykonywać powtarzalne misje, żeby dowiedzieć się coraz to więcej na temat nowych potworów, które będą właśnie w tych podziemiach. No i pierwsze co podchodzi na myśl, no to oczywiście WZ 4.6, tam też są powtarzalne misje, dzięki którym mamy punkty, żeby dostać się na WZ 4.6. Potem te punkty oczywiście jak wejdziemy to tracimy i od nowa są też device'y, które wykorzystujemy. Czy tutaj będzie podobnie? Zobaczymy. Być może właśnie to będzie ten model z WZ 4.6, ale być może to też będzie model taki, że robimy to raz, mamy dostęp i wchodzimy ile chcemy. Zobaczymy jak to zostanie tutaj rozwiązane. Mamy tutaj przykład powtarzalnej misji w nowym queście i jest to przekopywanie ściany lawy, jednocześnie patrząc czy czasem za nami nie ma za wiele potworów, pewnie jak jest ich za wiele, no to zostawiamy pracę przy ścianie, zabijamy moby, no i wracamy. Jednocześnie też musimy patrzeć na poziom ciepła. Ten poziom ciepła, pierwsze co mi podchodzi tak na myśl, to Soul War, Boss Hatred i tam też przy postaci mamy cyferkę, na którą musimy zwracać uwagę, jak ona jest chyba 30, jej wartość to 30, to musimy wykonać daną czynność, żeby to nam ten licznik zleciał do zera. I tutaj najprawdopodobniej będzie podobnie, jeżeli nie zrobimy czegoś, jeżeli na przykład nie wyjdziemy nagle z miejsca, albo nie użyjemy czegoś, no to albo nas to wywali z tej miejscówki, gdzie jesteśmy, albo będziemy dostawali damage, więc to będzie coś, na co będziemy musieli zwracać uwagę. Skoro jesteśmy przy WZ-ach 1, 3, 4, 6, no to nasuwa się pytanie, czy te właśnie misje będą potrzebne, żeby wejść w te, nazwijmy to, WZ-y 7, 9. Nie wiemy tego, prawdopodobnie z czasem dowiemy się o tym więcej, bo jak wiadomo, zapowiedź trzecia jest świeża, jak to nagrywam, więc z czasem pewnie ludzie będą o to pytać, jak ktoś z Cipsoftu odpowie, jeżeli taka odpowiedź będzie, to będzie o tym informacja w pierwszym komentarzu poniżej. Ale tak na chłopski rozum, patrząc na to, jak to bardzo jest powiązane, to wszystko tutaj, ta zapowiedź z tymi WZ-ami, no to nakazuje to myśleć, że raczej tak będzie to powiązane i tak będą te misje wymagane, żeby wejść w te WZ-y 7-9. Przejdźmy do potworów i rozpocznijmy sobie od dwóch, które wydaje mi się są w najmniejszym stopniu kalką poprzednich potworów, które znamy. I jest to oczywiście Cave Chimera i jest to Lava Fungus. Oczywiście Cave Chimera, no to wiadomo, podchodzi na myśl tunel Tyrant, ale spokojnie, o tunelu pogadamy później, bo on też jest przerobiony. Więc mamy Chimerkę, którą można nazwać nowym potworem i mamy Fungusa, który też jest nowym potworem. Wiadomo, na WZ 1, 3, 4, 6 są Fungusy te zielone, czerwone, ale takiego nie jest to aż taką kalką, mi się wydaje, ten fungusik lawa, więc fajnie z ich strony, że dodają coś takiego zupełnie nowego, coś świeższego niż takie przekolorowanie, przemodelowanie. Przechodzimy dalej i mamy Afflicted Stridera, znanego potwora z 1.3, potem mamy Eyeless Devourera, wiadomo, 4.6. Tutaj nie wiem co za wiele mówić, chyba wszystko widać, wiadomo jak to tutaj wygląda. Jedziemy dalej, no i mamy Tyranta, o którym mówiłem wcześniej i mamy nowego Dirmava. Jeżeli patrzyliście na wcześniejsze screenki, no to na pewno dopatrzyliście się Chasm Spawna, dopatrzyliście się Deep Worma, więc naprawdę sporo tych potworków z WZ-ów 1.3 4.6 zostało dodanych do tego nowego kontentu. Sporo nowej bestiarki będzie na pewno do roboty, to od razu można powiedzieć. Przechodzimy do mowy końcowej tego materiału i widzicie teraz screena nowego outfitu, który będzie dostępny właśnie
z kontentu tej aktualizacji. Jest to takie kilmareszowy citizen. No i czy to jest jakiś super outfit? No nie, no umówmy się, że nie. Takie NPC-ki o takim właśnie wyglądzie widzimy na Isavi, więc no... Nie wiem, może nie mieli pomysłu i po prostu sobie cyknęli takiego citizenka, dodali tam szable, chyba dodali jakąś opaskę na oczy, no i mamy wielce. Znaczy wiadomo, że opaska będzie jednym addonem, szabla będzie drugim addonem, no i mamy wielce tutaj nowy outficik. Nie wiem dlaczego, ale pierwsze co spojrzałem, to zobaczyłem Maxi Gashiego latającego w tym outficie. Bardzo mi pasuje, więc Maxi, musisz zrobić ten outfit. I tyle tak naprawdę, jeżeli tak patrząc ogólnie, już tak mówiąc, na te trzy zapowiedzi, no to naprawdę mamy mega content. Jak na tylko trzy zapowiedzi dostaliśmy mega informacji, bo mamy rozbudowany Bownak, rozbudowany Kilmaresz i teraz rozbudowany podziemia Khazar Dûn. No naprawdę jak na trzy zapowiedzi dostaliśmy masę informacji, masę tutaj zapowiedzi i fajnego kontentu, który będzie do sprawdzenia. I trochę zajmie to sprawdzenie, to właśnie nie będzie tylko jeden dzień do ogarnięcia i wszystko pięknie, ładnie, tylko jednak trochę trzeba będzie przy tym przysiąść, patrząc na to, że to jeszcze nie koniec, tak? Być może będą jeszcze tutaj wzmianki, informacje o dodaniu tej areny PvE, o której już się mówiło kilka miesięcy temu. Zobaczymy, czy Cipsoft postanowi to dodać teraz, czy dopiero w zimowej, albo w ogóle za kilka lat. Bo wiadomo, jak to jest z Cipsoftem. Mam nadzieję, że materiał się podobał. Zostawcie łapkę, zostawcie suba. Jak nie macie właśnie tej subskrypcji, komentarz napiszcie, co sądzicie właśnie o tej zapowiedzi. No i do następnego. Cześć.